Dzień dobry, to jest Chodzisz, obok mnie puzonista jazzowy, znany kompozytor oraz w tym roku wykładowca puzonu i big bandu Jacek Namysłowski. Witam. Dzień dobry, witam. Chyba już teraz jest przerwa i to jest malutka możliwość porozmawiać, tak. Ale bardzo się cieszę, że zapoznali, bo pogadaliśmy i mówię, że jeszcze 8 lat temu był tutaj jako nauczyciel. Byłem tutaj 8 lat temu jako nauczyciel raz, a potem zgrałem rok później koncert z Piotrem Schmidtem sekstecie Generation Next, a jako uczestnik byłem w 98 roku. Jak to się zwrócić do warsztatów i znowu tutaj być jako wykładowcę? Bardzo przyjemnie. W tym roku tak naprawdę pierwszy raz jakoś tak bardziej odczuwam korzystnie tę atmosferę dla siebie. Jest bardzo fajna atmosfera, bardzo, bardzo duże grono uczestników na różnym poziomie, ale bardzo jakoś radośnie do tego podchodzę i świetnie się bawię i mam wrażenie, że to działa też na uczestników, udziela się to. Na przykład wiedziałam, że dużo jest saksofonistów dziewczyn, ale nie wiedziałam, że jest typu puzonistów. Wiedziałam, że jest w klasie, tak? W klasie mam, tak, jest czworo puzonistów, z czego właśnie jedna jest dziewczyną, ale również przychodzi do mnie jedna wokalistka z puzonem, bo przywiozła puzon i chce się uczyć. I ona również pożyczyła ten puzon dzisiaj jednej gitarzystce, która postanowiła zagrać w big bandzie z nami. To się podoba nauczyciel czy instrument? Instrument, bo one grają, znaczy wokalistka postanowiła przywieźć, bo chce się nauczyć, natomiast gitarzystka po prostu gra u siebie w domu na puzonie rzeczywiście. Także no to... Jeszcze chcę rozmawiać o big bandzie, to jest poważna sprawa, bo dużo ludzi, tak. Nawet na próbach jest ich zdecydowanie więcej niż życzyłbym sobie tego na koncercie, bo przychodzi kto chce, ja nikogo nie wyganiam i ćwiczymy w zdecydowanie większym gronie. Perkusiści się wymieniają między utworami albo i w trakcie, a na stałe chyba na próbach jest około 10-10, bo tam też są saksofonistki, czyli grupa saksofonów jest dwukrotnie większa niż docelowo, ale to jest super. Już jest wybrane utwory? Tak, utwory mamy 4. Trzy to są moje aranżacje, jedna kompozycja, a ostatni, czwarty, to jest utwór mojego taty w jego aranżacji. No jak już ten temat zaczęli, to porozmawiamy o ciebie i o ojcu. Bardzo ciekawe dla mnie na przykład, jak ojciec jest saksofonistem, to zwykło, że synek też, a tutaj jest syn puzonista. To bardzo łatwe wytłumaczenie. Mój tata zaczynał od puzonu. Aha. On grał Dixieland na puzonie. Tak, tego także... chyba było marzenie, że sam gra na saksofonie, to synek ma grać na puzonie. Czy nie? Nie, jego marzeniem chyba było, żebym ja niekoniecznie powielał to, co on robi, więc... Robbie Coltrane gra na saksofonie tenorowym i wszyscy odruchowo myślą, ciekawe, czy gra tak samo jak John. To są niefajne porównania, więc lepiej, żeby syn grał na czymś innym. No tak. Chciałam rozmawiać o tej stronie kompozytorskiej twojej. Co teraz komponujesz, czy masz na to czas? Najwięcej chyba aranżuję, nie komponuję. Aranżujesz, tak. No właśnie nie mam na to czasu, a bardzo bym chciał, mam zlecenia, muszę pisać, wywiązywać się i każdą wolną chwilę, na przykład obiad poświęcam na pisanie aranży jeszcze. Jesteś mój giro, bo nie znam, jak to można wykręcić tutaj czasu dla nie ma, swoich nie spraw. Ma, no nie wiem, i po nocach. No wczoraj przyszedłem na jam, a przeważnie mnie ostatnio nie było i no to jest... Ale bardzo lubię tę robotę, więc nie odmawiam, chętnie piszę i na Big Band też tutaj przygotowywałem rzeczy jeszcze, trochę musiałem poprawić, jakieś aranże trochę dopasować do warunków, żeby nie były za trudne, więc dużo robię takich rzeczy, aranżacji i do szkoły, bo uczę w Akademii w Łodzi. Także tak, gram, piszę i lubię obie rzeczy. No właśnie chciałam jeszcze rozmawiać o płytach, o twoich płytach. O moich płytach? Jest jedna. No tak wiem. Aha. To chyba jest kiedy przez będzie... chwilę, więcej jak 10 lat było temu, tak? Ale nie, bo... Bo moja autorska jest jedna, ona nie była 10 lat temu, tylko za 3 lata temu nagrana, bo 4, to jest Moderate Haste, nagrana w kwintecie z Łukaszem Poprawskim. Pawłem Dobrowolskim, który tutaj uczy na perkusji, Andrzej Święc na kontrabasie i Łukasz Ojdana na fortepianie. No tak, czas na kolejną płytę i myślę, że wkrótce powstanie, ponieważ jest taka sytuacja, że otworzyłem przewód doktorski i jestem również zobligowany do tego, żeby nagrać materiał dźwiękowy. To płyta jest w trakcie, tak? To będzie płyta. W trakcie pisania, a propos kompozycji,
tak, zacząłem komponować utwory na tę płytę. W jakim to jest kierunku? Co to jest za muzyka? To będzie bardzo przekrojowa stylistycznie, ponieważ praca doktorska mówi o tym, jak rozwija się puzon w jazzie i sięga od lat dixielandowych, od Nowego Orleanu, więc przez epoki bebopu, swingu bebopu będę musiał nagrać utwór w każdym stylu. Wow. Także super. I kompozycyjnie wyzwanie, i potem wykonawczo również, bo muszę zagrać solówki w tych gatunkach. Coś już ja deadline, czy nie? Chyba mam 2 lata. Zostało już mniej. Aha, no to czekamy na to. No i ja jeszcze mam nadzieję to zrobić dużo szybciej. Jeszcze chwilę porozmawiać o chodzeży, o tej atmosferze. No jest cudownie. Czy zmieniło się za ten czas, że nie byłem tutaj? Nie wiem, czy to chodzisz się zmieniła, czy ja się zmieniłem, ale odbieram tę zmianę bardzo pozytywnie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. A przyjechałem z Puław w ogóle, prawie bezpośrednio, bo byłem też w tym roku w Puławach wykładowcą. Oba miejsca zupełnie inne. Tam jest charakter miejski trochę, tutaj jest las, są jeziora, także zupełnie inaczej. Tam było bardziej kameralnie, tu jest dużo ludzi, zespołów jest o wiele więcej, jest liczny big band, mam więcej uczniów również. Bardzo lubię przyjrzeć do chodzieży i zawsze chętnie, jak będę miał zaproszenie, to tutaj się pojawię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.